Czezwacza, jaki ten nasz Pałac Kultury Stalina i Lenina. Piękny w sumie, no tak piękny, jakie piękne są też i groby pobielane. Piękne są, piękne. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. No niestety, żeby Polak był mądrzejszy, to by może myślał inaczej, ale niestety jest dosłowny, bo system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy, a parafianin to człowiek ciemny, zacofany, przesadny, przesądny. Wystarczy zajrzeć do słownika wyrazów obcych, jeśli już o książkach mowa, a nie czytać jakieś bzdety. Jakieś bzdury, przecież można byłoby czytać, proszę Państwa, rzeczy mądre, a nie takie, żeby potem tylko kaszleć, chrumczeć, breszeć i na wymioty, żeby brało, proszę Państwa, po tych głupotach. Czyli tak, no, proszę Państwa, nie jesteśmy w Anglo-Ameryce, Białystok, nie jest to kościół, nie jest to cerkiew, to jest budynek świecki. Pałac Kultury Stalina i Lenina. Czy pałac brzmi pozytywnie? Tak, ale tutaj, proszę Państwa, jest ten ateizm, prawda? Niewiara. A to gorsze niż diabeł, jak to mówi.